Błysk. I on do niego twarza. Naciska guzik i śpiewa, żeby zatkać, jakby nie wiem. To jest, proszę państwa, pierwsza tu. Pani, co to za nieszczęście? Po uzgodnieniu i powiem. Wiktoria, to ja seplenie? Seplenie? No, to ja opowiem, jak to było. No, zadzwonił do mnie telefon. Mówi, dzień dobry, mówi ten telefon. Znaczy w tym telefonie mówi, czy pan się chce szczepić? No oczywiście, że chce się szczepić. No to świetnie, to proszę przyjechać do nas i się zaszczepić. Ale jak to? Ja jestem, proszę pana, to teraz się grupa inna szczepi, ta zero się szczepi. Tak, proszę pana, ale mamy dodatkowe szczepionki, tak zwane 5+. Jakie 5+? No bo proszę pana, w tych buteleczkach jest 5 dawek i 6. I tę 6 trzeba wylać, mówi tak producent, żeby ją wylać. Ale nas nie przychytrzy taki, nasz rząd jest, wszystko rozumiem, wie, Europa to jest takie coś, że oni wylewają, ale to dlaczego wylewają, zapytałem. Jak to dlaczego, proszę pana, żeby sprzedać więcej, przecież to wiadomo, kto to jest. Przecież oni Boga w sercu nie mają, proszę pana. Więc my mamy 5+, jest tych szczepionek, czyli 5 i 6 jeszcze, którą się oni wylewają, a my nie wylewamy i nawet czasem 7 osób szczepimy z jednej buteleczki. A ja mówię, panu, ale ja pamiętam, że jak się pędziłem bimber w stanie wojennym, to że pierwszą setkę trzeba było wylać, mimo że to była bardzo dobra, bardzo mocna setka, bo tam te fuzle, może to jest taka sama. Proszę pana, chce się pan szczepić czy nie? No chce się szczepić, to bardzo. No właśnie, to jest taka cała Polska, proszę pana. Połowa nie chce się szczepić, a druga połowa by zabiła, żeby się zaszczepić. No to co, przyjedzie pan? Ale dlaczego ja w tej grupie nie jestem, bo teraz jest grupa zero, proszę pana. Pan jest osobą publiczną, panie Andrzeju? Tak, Krzysztofie, tak, jestem, no tak, no w końcu w internecie występuję. No, jest pan osobą publiczną, pan przyjedzie, pan się zaszczepi, my to sfilmujemy, sfotografujemy i proszę pana, będzie Narodowy Program Szczepień miał dodatkową reklamę, dzięki panu, że się szczepi 5 dawek plus, prawda? To co, przyjedzie pan? No, bardzo chętnie przyjadę. No i pojechałem tam do tego szpitala, gdzie to szczepili. No i nie było ani kamer, ani aparatów fotograficznych, ani nic. I pytam się, a gdzie te kamery, te aparaty? Wie pan, myśmy się pomylili, bo myśmy myśleli, że pan jest Andrzej Piaseczny. Aha. No ale się zaszczepiłem. Tak było.